Pani dyrektor, Państwo posiadacie w portalu Facebook oficjalne konto Domu Dziecka. Mhm. Prowadzone przez kogo? Przeze mnie, pani jest administratorem. Pani jest administratorem, pani zamieszcza wszystkie posty? To jest to strona społecznościowa, tak? Więc jakieś wpisy czy jakieś komentarze czynią też osoby, które mają do tego dostęp, tak? A kto ma dostęp oprócz pani do tego? No strona jest publiczna. Strona jest publiczna. Każdy może zamieścić post na stronie Domu Dziecka. I nie są te posty usuwane. Chcielibyśmy zapytać o sytuację, która miała miejsce po Państwa Wigilii, na której pojawiliśmy się również my, jako Gazeta Elbląg 24 i Fakty Elbląg.pl. Po tym wydarzeniu na Państwa koncie na Facebooku Państwo, Pani, czy nie wiem, czy ktoś, kto administruje, zaczął wklejać linki, że portal napisał o Państwa wydarzeniu, że Express Elbląg napisał o Państwa wydarzeniu. Chciałabym sprawdzić, wie Pan, ponieważ ja nie śledzę codziennie tej strony. To proszę sprawdzić. Ale pozwoli Pan, że to ja będę decydowała, kiedy będę to sprawdzała. Bo a nie może Pani teraz? Państwo doszliście do mnie do gabinetu, tak? Ja powiem, do czego weszliśmy. Zadajecie mi mnóstwo pytań. Pani dyrektor. Z czegoś próbujecie mnie Państwo rozliczać. Nie, już powiem. Mi, ale mogę skończyć zdanie. Powiem tylko, o co chodzi. A nie daje mi Pan możliwości nawet sprawdzenia, odniesienia się, przygotowania do tego. To już Pani dyrektor, więc to nie ma dużo spraw. Ja już powiem, o co chodzi. Chodzi generalnie o to, że po tym wydarzeniu, kiedy zobaczyliśmy na facebookowej stronie Domu Dziecka, że Państwo zamieszczacie te ładne linki z innych gazet, więc ja osobiście również na Waszej stronie na Facebooku przesłałem też link z Elbląg 24 i link z faktyelbląg.pl, bo myśmy również zrobiliśmy materiał filmowy, napisaliśmy, robiliśmy zdjęcia. Być może, wie Pan, proszę było Panią, dużo po paru minutach nasze linki były usuwane, więc pomyślałem sobie, może coś nie zagrało. Zamieściłem drugi i trzeci raz i za każdym razem tylko nasze linki zostały usunięte. Elbląg24fakty.elbląg.pl. Czy Pani usuwała to? Wie Pan co, ja sobie pozwolę to sprawdzić, tak? Ja tego nie usuwałam, natomiast musi mi Pan dać czas, żebym ja się temu przyjrzała, dobrze? Ponieważ wiem, że osobiście ja też niecodziennie tam wchodzę, czy też nieco drugi dzień, bo to wymaga czasu. A dla mnie najważniejsze są dzieci, a nie tylko jakieś tam strony społecznościowe. W związku z tym pozwoli Pan, że ja sobie to sprawdzę. Ale rozumiem, że to jest na konto spokojnie na Facebooku Domu Dziecka, o którym Pani wie, że to jest oficjalne. Tak, jest to konto, w którym ja osobiście jestem administratorem, na które zaglądam od czasu do czasu, bo też nie jest to dla mnie priorytet. Dlaczego preferujecie tylko jedną gazetę i tylko jednego wydawcę? Ale o co Pan? O ExpressElbląg.pl. Państwo wrzucacie tylko i wyłącznie wszystkie publikacje tej gazety. Express Elbląg jest zaprzyjaźnioną dla nas gazetą, w związku z tym... A co znaczy zaprzyjaźnioną? Czy my nie jesteśmy ani portal zaprzyjaźnieni z Wami? Jesteście Państwo zaprzyjaźnieni, wszystkie media są nam przyjazne, natomiast ten portal szczególnie rzeczywiście jest bliski. Ten Pan współpracuje tutaj z naszymi dziećmi, nasze dzieci go znają osobiście, co ma bardzo duże znaczenie w przypadku różnych publikacji i stąd być może Państwa taki odbiór. Ale proszę mi wierzyć, że nie ma w tym jakichś tam, nie wiem, szczególnych preferencji. No właśnie, wydaje nam się, że są szczególne preferencje, Pani dyrektor, ponieważ nasze odbieramy to tak, jak to zaszło. Nasze linki zostały usunięte, wyrzucone z Waszego Facebooka, natomiast Express Elbląg jest cały czas, pojawia się cały czas. Jesteśmy to tylko dlatego, że Państwo jesteście jednostką publiczną, miejską. To są pieniądze samorządowe, samorządu. I w tym momencie, jeżeli preferujecie tylko jedną gazetę, jednego wydawcę, jedno wydawnictwo, ok, rozumiemy. Ale dlaczego usuwacie nasze linki? Proszę Pana, na pewno nie usuwamy linków innych portali społecznościowych. Nasze usuwaliście. Ale Pan mnie atakuje, że zostało coś usunięte, natomiast nie daje mi Pan szansy, żebym ja sobie to na spokojnie sprawdziła. Ale to proszę, nie ma co sprawdzać, Pani dyrektor. No, zamieściliśmy po tym wydarzeniu linki, mamy zrzuty z ekranu i tego nie ma. Jak Pani się zareaguje teraz na Facebook? Pani zobaczy, że nie ma. Proszę Pana, teraz to ja mam inne zadania, a nie logowanie się na Facebooka. Także pozwoli Pan, że ja sama będę decydowała, kiedy się na tam zaloguję i kiedy to sprawdzę, dobrze? Natomiast proszę mi wierzyć, że wszystkie media w Elblągu, które są zainteresowane współpracą z nami i w jakiś sposób promują naszą działalność i pomagają nam, są przez nas tak samo traktowane i wszystkie szczerze zapraszamy do współpracy. Więc nie rozumiem, skąd ze strony Państwa
takie sugestie i taka postawa. To prawda. Bo i portal Elbląg, i Elbląg, in, Elbląg Info, czy wszystkie inne portale, czy Elbląg 24, zapraszamy do współpracy. Nie jest tajemnicą, że wydawca Ekspres Elbląg Sebastian Balakuchejda nie darzy naszych gazet wielką sympatią. Pani wie o problemach, ja zakończę, o problemach prawnych i konflikcie. Mamy podejrzenie, że to po prostu Sebastian Balakuchejda usunął nasze linki. Proszę pana, no jeżeli pan ma takie podejrzenie, to pan może mieć takie podejrzenie, tak? Natomiast ja nie jestem panem Sebastianem Balakuchejda i odpowiadam za moją jednostkę. Pan wspomniał też o środkach finansowych, natomiast na środki finansowe nie są żadne cedowane na konto społecznościowe na Facebooku, więc myślę sobie, że tutaj należy to sprostować, tak? Środki publiczne. Ale ja nie powiedziałam o Facebooku, ja powiem, że jesteście ogólnie jednostką, która jest jednostką samorządu miejskiego, dlatego też wchodzimy i pytamy o sprawy, które nas niepokoją, a niepokoi nas to. Macie państwo do tego prawo, natomiast prawo wiąże się też z kulturą. Dlatego przyszliśmy, zapytaliśmy się, czy możemy porozmawiać. Rozumie pani, że sytuacja jest troszkę niepokojąca. Jeżeli pani wejdzie na tego Facebooka domu dziecka, to zobaczy pani coś, co mi się rzuciło na oczy. A co mi się rzuciło na oczy? Prawie w ogóle na Facebooku u państwa w domu dziecka nie ma dzieci, nie ma opisu historii dzieci, jakichś zdjęć dzieci, tylko są same reklamy ekspres.elbląg.pl. Nie, źle pan to odbiera. To nie są reklamy ekspres.elbląg. To są po prostu relacje. A że Ekspres Elbląg wspiera tutaj naszą jednostkę i nasze dzieci, że to po prostu. Ale to wszystkie gazety w Elbląg starają się was wspierać. Ale na materialnie też państwo wspieracie? A zwróciliście się państwo do redakcji naszych na przykład o wsparcie materialne? Ekspres Elbląg nie musieliśmy się zwracać. Rozumiem, że Ekspres Elbląg przekazał państwu pomoc materialną. Pomoc rzeczową, tak. Ale co jest? Jakiej wartości? No to były różne rzeczy, chociażby paczki świąteczne. Od Ekspres czy od Lidla? Od Ekspres. Dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Proszę.